Jak coś się stanie, to serio się chyba zabije. Lecimy. Nie będzie możemy ten obóz rozstawić. Wow! Chodź, ej! Patrzcie, druga 40, nie wiem, czy to widać. Ej! Kasia, weź! Fuck! Co ty teda? Dzisiaj chcemy skończyć na moim kanale. Dzisiaj będziemy sobie robić. Będziemy szli do lasu w środku nocy. Będziemy szli do lasu tam, gdzie ten klaun nas prześladuje. I zobaczymy sobie, czy ten klaun w ogóle zostawi jakieś tam informacje, po prostu zostawi. Zobaczymy to sobie wszystko. Jesteśmy teraz w środku, zobaczcie, jesteśmy w środku jakichś takich lasów. Jesteśmy właśnie koło tego miejsca. Tam zobaczycie, tam właśnie też ogrywa się ta akcja. Też mi tam godził ten klaun. Tutaj. Zobaczcie sobie go. On cały, patrzcie, zobaczcie, to jest ten koleś. On cały czas ze mną chodzi. Jest teraz godzina 21, wopcharzę wam, która godzina dokładnie. Jest godzina 21:28. Nie, 30, czekajcie, 21:28. Przez całą noc próbujemy tam zostać, rozbijemy tam jakiś obóz. Nie wiem, czy będziemy tam przez długo, czy po prostu będziemy przez całą noc tam chodzili. Nie, to wszystko zobaczę, czy będziemy przez całą noc tam chodzili, czy po prostu rozbijemy tam obóz. Tam będziemy przez kilka godzin siedzieć. Zobaczymy sobie to, jak to właśnie będzie wyglądało. Ale teraz, jak mam nadzieję, że strzelicie łapeczkę w górę, żeby mnie zmotywować, bo serio, to jest bardzo duże poświęcenie. Jak chcę zostać całą noc i zobaczyć, czy ten klaun w końcu nas złapie. Kurde, co to? Kot? Fuck, patrzcie. Ej, czy to jest nawiedzony kot? No nie szczekaj na mnie. Zobaczcie mi też za samą jakość wideo, ponieważ nagrywam to lustrzanką, ale jest tutaj strasznie ciemno. Już jest godzina 21:25, tak wspomniałem. Jest już ciemno i może być po prostu jakiś słabszy ekran. No i dobra, mam nadzieję, że pójdziemy sobie teraz właśnie gdzieś dalej. Pójdziemy właśnie tam w to miejsce, tam, o tam. Będziemy gdzieś szukać tego klauna. Przez całą noc będę szukał po prostu tego klauna, więc mam nadzieję, że zostawicie łapeczkę za moje poświęcenie. No i co, my lecimy dalej gdzieś, gdzie będzie bardziej strasznie. Dobra, lecimy. Zobaczcie sobie, jak już jest ciemno. Musimy używać takiej latarki, pokażę. Musimy używać takiej latarki. Tak już świeci strasznie. Jesteśmy teraz w innym miejscu. Tam też są starsze krzaki, Kasia, jak tam byś mogła poświecić? Widać coś? Nic nie widać. Zobaczcie sobie. Tu jest strasznie, jest godzina dopiero 21, jest tak ciemno. Mam nadzieję, że nam się dzisiaj nic nie stanie. Kasia, jak się czujesz przed tą podróżą? Źle. Ja też się właśnie czuję źle, więc lecimy dalej. To miejsce, gdzie ten klan nas goni. Jak będzie coś się działo, to po prostu was o tym poinformuję. Peace, yo! Zaczynał trochę padać deszcz, zobaczcie, jak tu jest strasznie. Będziemy szli właśnie takimi drogami, więc będę cały czas kamerę musiał trzymać w gotowości, bo jeżeli coś się będzie działo, zobaczcie sobie, jak tutaj wygląda. Patrzcie, jakie pole tutaj jest straszne. Ja nie wiem, co się w ogóle ze mną dzieje, że ja się w ogóle odważyłem na taką trasę. Nie będę ukrywał, że się boję. Sorry, że to właśnie jakość, ale inaczej to nie mogę nagrać. Nie będę się ukrywał, że serio się boję. A jeżeli jakiś na przykład nie nam wyskoczy się w środku nocy, to nie wiem serio, co ja mam właśnie w takiej sytuacji zrobić. Dobra, kolejna aktualizacja będzie nagrywać, jeżeli będzie coś ciekawego do pokazania. Dobra, wchodzimy teraz w tą strefę i tutaj zaczyna się naprawdę bardzo robić przerażająco. Zobaczcie sobie, jak tu jest ciemno. Nie wiem, czy w ogóle coś widzicie tutaj na tych ujęciach. Nie wiem, czy w ogóle widzicie serio, tu są jakieś garaże. Ja pierdzielę. Wiecie, nie wiem w ogóle, czy dobrze robię, że wchodzę w ogóle w takie ciemne miejsca. Mam tylko tą latarkę sam z Kasią o godzinie 22 prawie. Nie wiem, serio, to musicie stwierdzić dopiero w komentarzach. Nie, ta latarka w ogóle nic nie daje, to nic nie widać. Przed nami widać, no nie wiem, no troszeczkę tylko. Jest strasznie ciemno. Dopiero zaczniemy teraz wchodzić w ten las, gdzie ten przyjaciel nas gonił. A jest godzina 22. To nie są przelewki, naprawdę. Jak coś mi się stanie, tylko będzie moja i wyłącznie wina. Widzicie, sama ta latarka mało daje. No właśnie, świecę tą latarką, nic nie widać. Krzaki, które może troszeczkę oświetla. Tam jest właśnie to wejście, gdzie ten klaun nas gonił. Nie wiem, serio, zaczyna się strasznie obawiać. Dobrze robię, w ogóle wchodzę do tego lasu o tej godzinie. Ale dobra, spędzimy tam noc. Nie ma co. Strasznie się rozpadało, ale to nas nie powstrzyma. Tam jest wejście, nie w ogóle nie widać to wejścia. Strasznie rozpadało, ale dobra, ja wchodzę to wejście. No nie wiem, czy widać to wejście, no widać to wejście. Nie widać to wejście na kamerze. Kurde, jest tam to wejście. Nic nie widać już, kompletnie się ściemniło. Ale tu jest ciemno, no w ogóle nic nie widać. Ja pierdzielę. Wchodzimy tam do tego lasu, nie ma, na kozaka idziemy. Jak coś się stanie, to serio się chyba zabije, lecimy. Nagrywam aktualizację, jest godzina teraz dokładnie 23:33. Nie wiem, czy to zauważycie, jest 23:33. I siedzimy właśnie jeszcze w tym lesie. Zobaczcie sobie, musimy się schować właśnie przed jakimś na liście. Tutaj trwa deszcz i musimy schować pod liściem. Nic nie widać. Tam są jeszcze krzaki, jakiś spadł. Na razie musimy się jeszcze chować przed tym deszczem. Mam nadzieję, że to na przestanie padać, będziemy mogli dalej iść w jakąś ekspozycję. Ekspozycja, jak się mówi? Eksplorację, żeby szukać tego głównego klauna, który cały czas nas goni. Fuck, tu nic nie widać. Ale pada. Kurde, ale się boję. A tu jest strasznie, fuck.
Ale tu jest strasznie, cały mokry, włosy już. Dobra, będę zaraz wam dał informację, jeżeli pójdziemy dalej. A jeżeli nie, to ja nie wiem, będziemy tu stać i tak właśnie nocka się skończy, że będziemy przez całą noc tutaj właśnie stali. Ale mam nadzieję, że nie, naprawdę mam nadzieję, że nie będziemy tutaj całą noc stali. Mam nadzieję, że tylko przez chwilę to będziemy stać, później pójdziemy dalej, żeby sobie po prostu pooglądać, a gdzieś właśnie jakiś obóz rozbić i zostać tutaj przez całą noc w nawiedzonym leśu. Będę wam dał, a to jest 23:33 na razie. Nie wiem, jak to dalej potoczy, bo jest wszędzie mokro. Mam nadzieję, że tego klauna się nie spotkamy, lecimy. Tak, no podłogi nic nie widać, czekaj. No nie wiem, no jak mam pokazać wam, że tu jesteśmy w tym... Fuck! Ej, co to było? Ej, coś tam słyszałem. Ej, włączka się latarkę w telefonie. Ej, coś tam słyszałem i to nie jest śmieszne, tam... Ej, bez jaj, latarka nic nie dała. Fuck, a weź włącz mój telefonie. No, Kasia, weź latarkę i a tam coś słyszałem. Dobra, idziemy przed siebie, popatrzcie. Jesteśmy w tym lesie, jest godzina 12 już. Staje się tam pół godziny. Patrzcie, kurde, ale pada, znowu pada. No nie wierzę, gdzie ja mam teraz iść? Jo, ej! Ej, słyszałeś to? Jak jakiś niedźwiedź, ty! Ej, bez jaj, ej, to było straszne. Fuck, może chodźmy tam. Nie. Co? Nie, ja się boję, ty. Ja się boję. Fuck. Weź poświeć mi na mnie twarz. Ziemeczki, kolejna aktualizacja. Tam za mną jest, zobaczcie, ten właśnie spad, gdzie ten clown dostaje pierwszą wskazówkę. O kur... Nie, ja się na to nie piszę, nie. Nie, ja się na to nie piszę. O kurwa. O nie. 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 Nie widać tego naprawdę, ale jest tutaj. Nie będzie, możemy ten obóz rozstawić. Wow. Fuck, te wszystkie dźwięki tutaj się wydają bardziej straszniejsze, niż byś była gdzieś na mieście, albo był. Serio, i to widzę jakieś górne, jakieś kropki, jakieś znaki. Ja pierdzielę, ej. Nie wiem, czy w ogóle coś serio zobaczycie. Idziemy jeszcze w środku lasu. Idziemy tam, gdzie właśnie ten clown był. Dobra, daj mi latarkę, Kasia. To jest ten właśnie krzak. Znacie to miejsce z tych moich wszystkich tutaj filmików, pamiętacie to miejsce? Na 100% pamiętacie to miejsce, idziemy dalej. Idziemy teraz tam, gdzie ten clown mnie gonił. Serio, możecie mało widzieć, ale naprawdę ja się zaczynam trochę cykać. Nic nie widać. Zaraz będziemy w to miejsce, gdzie ten clown nie goni, koło to drzewa będziemy zaraz. Ja pierdzielę, Kasia, ale się cykam. Przechodzimy koło tych krzaków. Ło, ej! Ło! Ej! Ale teraz serio, co to było? Jaka żaba? Ej, ktoś tu idzie. Fuck. Ej, ktoś tu idzie. Chodźcie, ktoś tu idzie. Chodźcie. Chodź. Ej. Jestem teraz autentycznie przerażony. Nie wiem, czy to były jakieś głosy, czy to był, ale zaczął gonić. Słyszałem jakieś dziwne głosy. Fuck, słyszałem dwóch koleś. Serio, słyszałem dwóch koleś, a tam nikogo nie powinno być, bo tam nie ma w ogóle ścieżki, tam są same pola. Ale serio jestem, ja pierdziele, jestem przerażony. Gdzie gdzieś tam dalej, no nie wiem. Pójdziemy gdzieś drugą stroną pójdziemy. Pójdziemy drugą stroną, mordę. A na razie kończę. Fuck. Teraz będziemy chodzić drugą stroną, jestem koło tego miasta. I teraz będziemy właśnie chodzić drugą stroną tam, żeby wejść po prostu drugą stroną i tych typów ominąć. Bo nie wiem, kto to był, czy to byli jacyś, nie wiem, strasznie brzmiało. Nie wiem, czy nas czasami nie gonili, bo słyszeliśmy jakiś trzask, a później słyszeliśmy jakieś dziwne głosy i naprawdę fuck! Idziemy po prostu dalej drugą stroną. Idziemy szukać klauna. Jeżeli to był klaun, to mam nadzieję, że uda mi się go nagrać po prostu, idziemy. Mordeczki, kolejna aktualizacja. Jesteśmy właśnie od tej drugiej strony. Zobaczcie sobie. To jest pełno krzaków, znowu, nic nie widać, jest druga 40, wam to pokażę, patrzcie, ile tu z krzaków, tu nic nie ma. Co było? Ty, kurde, ale się zaczynam bać. Jakieś auto tu zaczyna jeździć, ty. Weź gaś jakaś latarkę. Wiele. Ja pierdziele, tu jest straszne. Dobra, mordeczki, wam pokażę, że jest ta druga 40. Patrzcie, druga 40, nie wiem, czy to widać. Druga 40, mordeczki. Ty idź poszukaj, gdzie się możemy rozłożyć, dobra? Kasia, weź latarkę. Idź poszukać, gdzie możemy się rozłożyć. Idź tam, gdzieś tam. A ja pójdę zobaczyć, czy w ogóle jest bezpieczne. A daj mi jedno światełko, Kasia, Muszę mi na twarz. Dobra, ja pójdę poszukać, czy jest po prostu jakoś bezpieczny tutaj, nie? Zaczynam się strasznie bać, bo... Strasznie mam schizy, tu nic... No zobaczcie, no kompletnie nic nie widać, nic. Jestem jakby w buszu, normalnie ciemno tu jest. Nic nie widzę przed jakieś... Tylko stopy swoje widzę. Nawet nie. Tak, widzę tylko swoje stopy, zobaczcie. Tylko swoje stopy widzę. Ja pierdolę, muszę się rozglądać. Ja, pato. Nic nie widać. Kompletnie, ej. Mordeczki. Ja nie wiem, czy to dokończy, jest druga 40. Się jak tam? Dobra. Ja pierdzielę, dobra. Idziemy dalej, bo nie wiem. Fuck. Dobra. Kurde, nie wiem. Nie, zaczyna się strasznie stresować. Dobra, idziemy. Ej, Ej, Kasia, weź! Fuck! Ej, przestań! Fuck! Kurde.